Siemano, witam w ID Heroes. Dzisiaj nowy evencik, czyli weekendowy, czyli Fantasy Factory Story. I to działa troszeczkę na jak Tetris. Są to początki tego evenciku, ale postaram się Wam powiedzieć, co już na temat jego wiem. Na początku prostsza sprawa, czyli jakie mamy tygodniowe eventy. O, nawet nie kupiłem wszystko za te ciasteczka. Także tego też nie przegapcie, bo ostatni dzień. Także ja sobie kupię scrolla, generalnie kupiłem na jednym koncie Heroic, no skrzynkę, a nareszcie kupuję orby lub scrolle. No i z tego co zostaje to gold lub ten zielony pył. Generalnie te najlepsze star spawny też by były dobre, ale lepiej zbierać na jakiś pay to win artefakt, najlepiej skrzynkę, żeby mieć wybór. Dobra, tu mamy coś do kupienia, także to omijam, aczkolwiek to jest mega ułatwiające nowy event, naprawdę troszeczkę z tym przesadzili, że odblokowanie danej funkcji jest dla pay to win graczy, ale no zaraz o tym powiem. Następnie mam Property Summon Event, który po prostu nie ma co go robić, nie są ważne postacie, nie ma bonusowych nagród, nie robimy naprawdę na żadnym etapie gry. Zbierajcie orby, nawet jeżeli zaczęliście, to wydaje mi się, że no nie ma co wydawać, raczej poczekajcie na jakiś większy event, bo naprawdę dużo eventów dobrych z orbami dają. W Heroic Miracle zwiększyli wymagane ilości postaci z 2 Dark Light na 3 oraz z 3 wszystkich innych frakcji na 5, co dla norm większości graczy, którzy już trochę grają, to w ogóle nie jest wyzwanie, jednak dla początkowych 3 Light i 3 Dark postacie mogą być problemem. Pamiętajcie, by robić tak, żebyście uzbierali, mieli tam w plecaku w razie co szardy, czy to na 4-gwiazdkowe do fuzji, czy od razu 5-gwiazdkowe postacie, żeby móc sobie właśnie zrobić ten evencik raz czy dwa razy, raz na miesiąc czy dwa. Można to tutaj po prostu sfuzjonować te postacie, wyrzucić z szardów. Teraz też jest łatwa opcja, bo można po prostu w Gate of the Void w kompasie je wylosować, także jest dużo możliwości. Na większości graczy to nie powinno być problemem. Aczkolwiek dla nowych może być to problem. Zwiększyli nam te wymagania, dodali nam te Sweet Lollipopsy. No szkoda, że nie dodali więcej. No, chyba orby i scrolle są zwiększone, więc okej. Okay. Szkoda, że ekwipunku nie dali lepszego albo więcej. No ale jest jak jest. Cieszmy się z tego. Są lollipopy. Lollipopy są bardzo ważne na nowe evenciki. Evencik także fajnie zrobić ten Heroic Miracle. A w ogóle, zanim zapomnę, od razu zrobię Awaken, ponieważ nie można, chciałem pozbierać trochę tych więcej Awakeningów, ale nie można mieć 2 naraz, można mieć jeden tylko darmowy, dlatego teraz pokażę Wam to, co wylosuję, może na niej, no, gdzieś tam mi się przyda, więc Awaken, let's free, jeszcze na drugim koncie też Wam pokażę. Będzie wyświenita. Na sakra. I tak sobie możecie porównać, nawet jak taki marny bonus E jest w stanie zwiększyć statystyki. Możecie cofnąć filmiki, zobaczyć. Ja przejdę jeszcze na drugie konto. Tam sobie wylosujemy. Już tam jedno losowałem, ale no zobaczycie zaraz wynik. Zobaczcie. Tutaj E+. Także lipa. Tutaj jeszcze mogę jeden Awaken zrobić, dlatego robię. Na razie, bo nawet na tym słabszym poziomie, żeby była każda postać, którą używam, a dopiero te no będę ulepszał. Dobra, tu też będzie E. No może będzie E+. Masakra, co to w ogóle jest? Wiadomo, jakieś statystyki do przodu, ale lipa totalna. Dobrze, że No. Jest jak jest. W ogóle tutaj ta nowa mapka, zobaczcie, dosyć dobrze mi poszło. Tak mi się wydaje, 4. No ale właśnie, przejdę z powrotem na to drugie konto i tam zacznę to klikać od początku i będę Wam opowiadał, co ja na ten temat wiem i o co tu chodzi generalnie. Nie ma tu jakiejś świetnej taktyki, trzeba po prostu. No zatem zobaczcie. Dobra, wchodzimy na ten evencik. I na czym to ogólnie polega? Mamy mapkę. Jakby mapka jest generalnie ta sama dla każdego, ale to, co jest na dole, te kwadraciki, są losowe. Możemy mieć, zobaczcie, 80% szans na którejś z tych górnych kwadracików i 20% na te większe, więc no, generalnie jak trafimy większy, więcej odblokujemy szybciej. Mniej więcej wychodzi tak, że
trzeba, jeżeli dobrze używamy te sweet lollipopy, użyć około 14-15 lollipopów na piętro. Tak średnio, no wiadomo, to może być czasem mniej, czasem więcej, bardzo to zależy od szczęścia. No tam akurat mi dobrze szło, tutaj niekoniecznie. Jeżeli kupimy tam to, co wam pokazywałem, mamy możliwość kliknięcia Quick Clear i samo nam, podobno samo nam tutaj przechodzi w najoptymalniejszy sposób, nic nie robimy. Także dobra sprawa dla, no po prostu, no troszeczkę przesada, że pay to win gracz ma od razu i prostą sprawę, żeby mieć więcej tych rzeczy oraz ma z automatu to zrobione. Także takie ułatwienie. Mamy to wszystko, co tu wyklikamy, zdobywamy takie miodowe gwiazdki. Te miodowe gwiazdki możemy wymienić w tym sklepie na różne nagrody, fajne rzeczy. Musimy kupić dwa z danego poziomu, żeby odblokował się nam kolejny, i to tak dalej będzie. Czyli kupujemy dwa z pierwszego, odblokuje nam się drugi. Z drugiego musimy kupić dwa, nie z pierwszego już nie, tylko z drugiego, odblokuje się trzeci, wtedy z trzeciego dwa, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie w tym dostajemy 5 tych coinów też dziennie, tych lollipopów. Dostaliśmy, jako że to jest początek tego eventu, pierwsze wystartowanie, 30 bonusowych. Nie wiadomo, czy to będzie zawsze, czy nie. Dostaliśmy dziennie, dostajemy 5. Możemy dokupić, choć drogo, bo to aż 7000 trzeba będzie wydać, żeby to dokupić. No i z tego Heroic Miracle. Czyli dostaniemy tam ponad 70, czy coś takiego jesteśmy w stanie free to play zdobyć w tym momencie. To nam teoretycznie da możliwość dojścia do czwartego poziomu. I tak, można to załatwić na dwa sposoby. Albo iść, no o tym jeszcze powiem, ale albo dobra od razu, albo iść po najmniejszej linii oporu i kupić sobie dziewięciogwiazdkowego papeta, bo w tym momencie można to zrobić. Teoretycznie można, nie wiem, czy wszystkim to się uda, nawet nie wiem, czy mi się uda, ponieważ jest te 30 bonusowych, ale pewnie trzeba będzie trochę dokupić za gemy. Albo po prostu zrobić oszczędną wersję i się trzymać tego, że po prostu kupujemy Aurora Star, żeby na przyszłość mieć szansę na zdobycie, zobaczcie tutaj, pay to win artefakt chest z tieru 5. Jednak jest on bardzo drogi. Trzeba wydać. Ile to trzeba wydać? Trzysta. 490, no prawie 500 trzeba wydać, żeby dojść do tego ostatniego poziomu. No i to kosztuje 800, czyli 1300 trzeba mieć tych gwiazdeczek, gdzie normalnie zdobędziemy ich może 300, coś koło tego. Czyli no nie ma szans, żeby to zdobyć, tak? Ale do dyspozycji wchodzą właśnie te gwiazdki Rainbow, takie Aurora, które jakby przechodzą na kolejny event. Wszystko, czyli te gwiazdki miodowe, wszystko inne, co tutaj lollipopy będziemy mieli, nie przechodzi nam na kolejny event. Ale jeżeli kupicie te Aurora gwiazdki, to one będą wam działały na następny event i one są równoważne z gwiazdkami miodowymi. Będzie je po prostu można wymienić. Tak jak w evencie o tym, co jest tropitemków i możemy wymienić kryształki na daną walutę, to tutaj ta sama zasada. O kurczę, czekajcie, bo to kliknąłem przez przypadek. Dobra. Tego nie będziemy kupować. Dobra, czyli wiemy, że jest autoclear, wiemy, że są różne te mapki, że wszystko nam poza, przechodzi nam tylko, o, jeszcze ten level dolny Jinx Swarm Pattern też nam przechodzi na kolejny evencik, z tego co zrozumiałem, ale to jest jakby trzeba przejść całe 9 mapek, żeby to odpalić. To jest chyba bonusowa mapka, no jak to odblokuję, to się dowiem. No i po prostu warto Aurora Starsy tutaj odblokować, żeby je kupić. Ja poczekam do ostatniego dnia, zanim będę tu coś kupował, żeby to odblokować. Jeżeli będziecie chcieli polować na Star Puppet, to pamiętajcie, że możecie kupować na przykład to, co jest najtańsze, czyli na przykład na drugim piętrze to jest najtańsze, oraz na przykład gwiazdkę na trzecim piętrze. No, niby gwiazdka jest najdroższa, ale jest też najważniejsza, więc ja i tak raczej kupię gwiazdkę. Skin jest dużo tańszy niż papet, także to zależy co wam. No ile będziecie mieli, bo jeżeli wam starczy na papeta 9-gwiazdkowego, to bym po niego szedł, a jak nie, to wy gwiazdki. Dobra, zaczniemy, pogramy sobie, zobaczcie. Możemy sobie ustawić takie coś. Wyciągamy, kładziemy takie, no ten symbol, co znaleźliśmy, tak? I po lewej możemy go obracać, zobaczcie.
w różne sposoby możemy go obracać. Także trzeba dużo kombinować, bo czasem nas może miło zaskoczyć, jak to się wszystko ułoży. Generalnie zobaczcie, jak ułożę coś takiego, mam jeden poza mapą i ja mogę to ustawić, tylko po prostu marnuję jedno pole. I jakbyście nie grali, na pewno kilka pól zmarnujecie. I trzeba no po prostu się trochę pobawić. Na dole niby mamy też pokazany, jaki będzie następny ten ta ikonka, także po prostu trzeba troszeczkę tego poukładać. No i trzeba kombinować tak naprawdę. Nie ma tu jakiejś takiej taktyki, po prostu trzeba sobie samemu wyrobić. Najlepiej by się troszeczkę spojrzeć, jakie te pola są i na przykład zostawiać przyszłe miejsca tak, żeby była szansa na odblokowanie. Na przykład tu na dole, jak zostawię te trzy miśki, no to bym musiał na przykład mieć ten po prawej albo ten podłużny, no coś bym musiał takiego wygiętego mieć, żeby to się oddało odblokować i może to tak zostawię. No nie wiem, nie wiem. Najlepiej na początek starać się właśnie po krańcach niszczyć to, żeby była jak największa szansa, że no na końcu jakby będziecie przechodzili po jednym, no tutaj miśki. Pamiętajcie, że ten rotate naprawdę nieraz was może troszeczkę zdziwić, jak on dobrze działa. Nie jest to takie... No w niektórych momentach jest to bardzo dobre. Dobra, nie będzie coś takiego. Tutaj tak, także to jest dobra sprawa, jeżeli ktoś lubi takie tetrisy, nie tetrisy. Chociaż mi się wydaje, że to jest po prostu też trochę szczęście, bo no nawet jeżeli coś dobrze zaplanujemy, no to jest trochę losowość. Także oczywiście można mieć trochę na to wpływ, nie powiem, bo 3, niech będzie coś takiego. Tego nie lubię, to tak jakoś nigdzie mi nie pasuje nigdy. No ale niech będzie tutaj. Na przykład tu, no fajnie te 4 zabieram, ale tego jednego nie, no tu postawię, no to tam takiego na 3 nie ma, wszystkie są minimum 4, więc też by było szkoda tam akurat użyć tego. No tutaj jak postawię, to ten jeden też zostaje taki sam, samotny, więc szkoda. To natomiast jak tu postawię, to też będzie takie, tu ten jeden zostaje, także już troszeczkę to słabo rozplanowałem, bo widzę, że będą dosyć szybko pewne jakieś no, miejsca, gdzie mogą być braki. Dobra, na razie zaryzykujmy coś takiego. O, tu jest fajne miejsce. Znaczy fajne ułożenie. Niech będzie coś takiego. Hop, o, tu jest dobra, ale no niestety nie potrzebujemy tego. To może być, ale... I naprawdę, no nie ma szans, żebyście nie musieli tutaj czegoś używać specjalnie. Tu 2, 4. Rotate, rotate, jeszcze raz rotate. Na przykład fajnie by było, gdyby to było teraz lustrzanym odbiciem, ale nie jest. Tu te miśki, tu miśki. No i tu już chyba śmiało mogę to jedno stracić, bo i tak raczej nie będę miał wszystkiego. Znaczy wszystko będę miał, ale wydam po prostu większą liczbę niż mi się wydawało. Tu są 3, tamte 2 zostaną tak bezcelowe. Te 4 to jeszcze może się coś trafi, że trafi, ale no tamtych 2 to trochę szkoda. Natomiast tutaj jak coś takiego zrobię, no też będą jakieś pojedyncze takie ząbki, których nie uda mi się tak łatwo wyhaczyć. No tutaj też fajnie to jedno, ale tamte zostaje, to wyłapię, to ten jeden zostanie, no. O jejku, jejku. Jeden zostaje. Dwa. Dobra, tamtego jednego, no szkoda, szkoda, słabe ustawienie, szkoda, że się nie da z tym następnym, który już się pokazuje, wymienić, tak jak nieraz w Tetrisie jakimś tam na internecie, na Facebooku można było zrobić taką wymianę, że weźmiecie to, co będzie, o, tu jest fajne, weźmiecie to, co będzie przyszłe, a to, co teraz jest, odpuszczacie. Tu mogę ładnie to zrobić i chyba to będzie najlepszą opcją.
No, tu zdecydowanie fajnie się ułożyło. Tu czwóreczka. Kurczę, to jedno będzie brakować. Czy jest jakaś możliwość, żebym to połączył tak? Dobra, niech będzie. Oj, zabraknie czy nie? Tamtych dwa raczej połączę. Także troszeczkę poszło mniej niż więcej niż myślałem, ile zużyliśmy. Było 54, mamy 38, 16. No to więcej niż myślałem. Zwykle mówię, fajnie by było, gdyby się zamykać w 14. W idealnych warunkach, ale mi się wydaje, że nikt nie będzie miał tu idealnych warunków. Także nie ma tragedii. To jest fajny, to ułożenie jest fajne, bo zobaczcie, przechodzi nam o jedno piętro naokoło, czyli można naprawdę w pewnych momentach sobie bardzo ułatwić. Tego sobie możemy też tutaj ładnie postawić. Tamten jeden troszeczkę tak niebezpiecznie będzie wystawał, ale akurat to, co teraz przyszło, fajnie pasuje. Boom, to też fajnie pasuje. Te i te moje nie. Tych to nie lubię i raczej nikt ich nie będzie lubił, bo one są takie naprawdę nigdzie nie pasujące. No to jest ok, jeżeli dobre ustawienie trafię po lewej, po prawej, mogę to jeszcze ładnie rozegrać. O ile mi się łączy internet. Dobra, mamy. No właśnie, to niby fajnie zajmuje, ale jakby tam to jedno odpuszczono, wcimy, to będzie lipa. Tu może coś takiego, to też nie jest taka bezpieczna opcja. Następna czwóreczka tutaj niech będzie. O, fajne. I to dwa pod rząd takie duże, to jest dobra opcja. Chyba tu będzie dobra. Je też fajnie jakby obok siebie puścić. No nie, tu zostawimy, to tamto jedno zostanie. Tutaj nie, tutaj szkoda. Niech będzie boom, jedno. O, teraz nam pod rząd ładnie siadło. I tu już będą jakieś straty, bo za bardzo już tak troszeczkę odchodzę od nich. No tu fajnie niby. Większość mielibyśmy złapaną. Tutaj też możemy zrobić, że złapiemy większość, ale tu już nam mało co da lepiej coś takiego, mi się wydaje. Tego po prawej i tak już nie ma szans, żebym nie złapał, żebym złapał wszystkim. Albo te miśki. Czy tutaj coś trafię? Tu myślałem, że będę miał takie okienko, czy w ogóle takie jest, które tam by pasowało. No coś by mogło podpasować. Myślałem, że to, co teraz mam, tutaj będzie fajnie pasowało, a nie pasuje, zobaczcie. Także to na razie odpuścimy miejsce. To możemy postawić. To jest tutaj w miarę, no. Brakuje, będzie brakować. Co byśmy nie ułożyli? Także no naprawdę kombinacji sporo. Myślę, że no zabawę będziecie mieli. Zawsze to jakieś urozmaicenie tej gry. No można mieć trochę być sfrustrowanym, że no gorzej wyjdzie niż, no, niż jest szansa. No to no ale cóż. Jest jak jest, taka gra. O jest, no, czyli pasuje. Akurat widzicie, zostawiłem takie jakby chciałem. Chciałem tu też ładnie przypasowało. Tu jeszcze na dole jakby taka idealna czwórka była, to już by było super, ale no nie jest. Trzeba będzie to na dwa razy. Jeden i jeszcze jeden. Także teraz nie wiem ile zużyliśmy, mamy tylko 22. Jakby jeden lollipop to jest jeden ten kryształek. Także tak trzeba sobie to ustawiać. No i w sklepie, pamiętajcie, zobaczycie ile uzbieracie gwiazdeczek. Na początku kupcie tutaj obojętne co, bo po prostu dwie rzeczy trzeba kupić. Dalej już przemyślcie, czy złapiecie tyle gwiazdek, żeby kupić 9-gwiazdkowego papeta, czyli pojedziecie tutaj na przykład najtańsze to, co jest. Gwiazdkę to i tak kupię, bo jedno kosztuje 40, drugie 30. Czy po prostu kupić gwiazdki, żeby mieć na przyszłość na pay to win artefakt. Ile to zajmie zbierania? Długo. Wydaje mi się, że bardzo długo.
Tym bardziej, jeżeli nie będą dawać tych 30 na start, tak jak teraz, to długo. Czy to opłaca się kupować te lollipopy? Wydaje mi się, że jeżeli chcecie szybciej pay to win artefakt, to możecie je kupić, zawsze to jest jakaś szansa. Jeżeli w ogóle to jest, da wam możliwość do kupienia czegoś w sklepie. Jeżeli nie da wam to możliwości, to w ogóle nad tym nie myślcie. Ja osobiście raczej nie kupię, ale jeszcze zobaczę, co będzie do końca tygodnia. Tyle na dziś, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć, dajcie znać, co wy sądzicie o tym evenciku, bo wydaje mi się, że jest fajnym powiewem świeżości.